ty. Moje gnaty. Nie ma tu nic więcej. Szmora, czekaj no! Żydów niewielu tuwu uczęgów. Idziesz do Oklahomy, czy się kurwa zgubiłeś? Idę kurwa do Oklahomy. A co ci kurwa do tego? Szukasz charówy. Co zależy kurwa od charówy? Nauczysz mnie kurwa obciągać. Ja pierdolę, mógłbym, ale co kurwa będę z tego miał? A czego kurwa byś chciał? Przynieś mi kurwa 10 jajeczek pirani, które kurwa będę mógł opierdolić. Żydzi w Oklahomie mają ich sporo, wtedy kurwa nauczę cię obciągać. So alone all against the world. Search back time when you used to sing along. Woj, woj, ja pierdolę, nowy zawszony główna Miri. Jestem kurwa pankiem. Nazywam się Zgredziol z drugi D. Interele mnie, a chuj mnie obchodzi co cię kurwa interesuje. Też kurwa jestem biedny, ale kurwa nie narzekam. Mama mnie porzuciła w dżungli 15 lat temu. Od tamtego czasu wychowuję się z małpami. Nawet kurwa ostatnio kupiłem se klatkę z dzikimi szympansami. Ja pierdolę, śmieją się jak Zobek. Zgłoś się ryju do Karmazyna Śnopińskiego. Może on kurwa ma dla ciebie jaką charówę. Kim jest ten zjebany Karmazyn Śnopiński? Jebie się z dziwkami po pod latarnią i dowodzi nami pankami. Jeśli więc kurwa nie jesteś Żydem i nie należysz do Widzewa, to Karmazyn Śnopiński stanowi dla ciebie jedyną szansę, aby tu kurwa do czegoś dojść. Znajdziesz tego ryja na końcu głównej ulicy. Zwykle stoi przy swojej drewnianej chałupce. Co się kurwa tak byczysz? Muszę pilnować tych żuli. Jeden z nich niedawno spierdolił. Od tej pory nie zostawiamy tych zjebaków nawet na chwileczkę. Co znajdę w tej mieścinie? Mieścinie, o kurwa to dobre. O Oklahomie można powiedzieć wiele rzeczy. Że jest wiochą, śmierdzącym zadupiem, ale żeby używać terminu mieścina, okej, pierdoli jak chcesz, ale daj żulom spokojnie harować. Ja pierdolę, poszedłbym się schlać do baru, ale w tej twojej mieścinie nawet kurwa nie ma baru. Błahahahaha, co się kurwa tak czaisz, jak jakiś zjebany ruski z dynią. Co się tak opierdalasz w tym miasteczku? Miasteczku, o kurwa, ty daunie. Oklahoma to burdel zabity dechami. Preferowałbym przyłączyć się do moich Żydów. Nieopodal Waszyngtonu, stolicy tego murzyńskiego króla Baracka Obamy, niż się opierdalać tu na warcie. Potrzebujesz kurwa czegoś, o tak spierdolońcu. Potrzebuję hiszpańskiej muchy, aby zaspokoić moje żydowskie potrzeby, więc zdobądź jedną dla mnie, a spuszczę się na ciebie silnym wytryskiem mojego nasienia. Ja pierdolę, znałem kiedyś takiego zjebanego ryja Olka Bogackiego. Niestety został on zajebany przez niejakiego Znosława. On to miał niezły wytrysk, żebyś wiedział.
Alabeus Canimus is Shiterus, yo downiem, wyglądasz kurwo jakbyś potrzebował kilkudziesięciu baksów. A kim ty kurwa jesteś? Arabem, sługą Allaha. Pochodzę z zachodu, z Arabii Saudyjskiej. Mieszkam tu, bo kurwa zacząłem cierpieć na anoreksję od tego zjebanego słoneczka. Przybyłem do Ameryki, by zaoferować Żydom moje usługi jako łowca żuli. Łapieć się żuli dla Żydów. To kurwa haruwa jak każda inna, a włacha. Niedawno sprzedałem Żydom serialnego superwojownika. Sprzedałeś Żydom superwojownika? Siedzi pod latarnią. Żydzi go kurwa przesłuchują. Dali mi za niego przyzwoitą walutę, ale ten jego zjebany ekwipunek był bezwartościowy. Pęknięta guma, tandetny kielich, kilka zjebanych drobiazgów. Czego ryju oczekujesz w zamian za swój hajs? Jeden z moich żuli spierdolił, Heniek ten parszywy skurwysy. Potwory złamały mi wczoraj nogę, więc kurwa ktoś inny musi mi go dla mnie złapać. Może ty kurwo, wyglądasz na doświadczonego skurwysyna. Złapię dla ciebie Henka. Gdzie spierdolił? Gdybym kurwa to wiedział, to bym ci kurwa powiedział. Nie, pewnie wciąż trzęsie portami w okolicy. Ktoś mógł go widzieć za Oklahomą. Życie łowcy żuli ma swoje plusy. Pomóż mi kurwa z tym żulem, a opowiem ci o tym fancie więcej. Co się stało z ekwipunkiem pochwyconego superwojownika? Jest kurwa u Mendela. Dał mi kurwa za niego zjebane 50 baksów. Nigdy nie widziałem takiej ohydnej facjaty jak twoja. Co tu się tak opierdalasz? People, stop fighting.